Gry symulacyjne to stosunkowo nowość na HR-owym rynku. Kandydaci mogą się z nimi spotkać już na etapie rekrutacji, kiedy firma prosi ich, aby rozegrali jakąś grę po to, żeby sprawdzić kompetencje kandydata. Natomiast gry są również wykorzystywane do szkolenia i rozwoju pracowników. Gry symulacyjne to połączenie metodyki nauczania z takim elementem grywalizacji. Jest to taka zabawa połączona z nauką. Gry mogą sprawdzać kompetencje takie jak komunikacja, asertywność, podejmowanie decyzji, czy na przykład kompetencje sprzedażowe. Kandydat, czy też pracownik wchodzi w taką realną sytuację. To jest symulacja z pracy, tego co mogłoby się wydarzyć. W zależności od tego, jaka to jest kompetencja, kandydat ma za zadanie podejmować decyzje, odpowiadać na pytania, wchodzić w taką realną postać, zmierzając się również z konsekwencjami podejmowanych decyzji. Po przejściu takiej gry kandydat otrzymuje raport z informacją zwrotną. Dowiaduje się, jakie są jego mocne strony, jakie ograniczenia, co jest tym elementem do rozwoju. Na pewno bardzo ważne jest to, że w przeciwieństwie do takich tradycyjnych szkoleń grupowych, gry symulacyjne umożliwiają indywidualne tempo procesu zdobywania, podnoszenia kompetencji, ponieważ kandydat może kilkukrotnie rozgrywać daną grę, aż do momentu, kiedy osiągnie satysfakcjonujący poziom danej kompetencji. Gry nie są dopasowane do danych stanowisk, tylko do kompetencji. Kompetencje są określone dość szeroko i w zależności od potrzeb, czy to na danym stanowisku, czy do danej konkretnej osoby, projektu, zadania, menadżer, osoba, która zleca wykonanie takiej gry, wybiera, w jakim zakresie należy rozwijać kompetencje danego pracownika. Gry symulacyjne pojawiają się w procesie rekrutacji, natomiast one są traktowane jak taki jeden z etapów, czyli załóżmy po jakiejś pierwszej rozmowie, czy to telefonicznej, czy wideorozmowie, możemy zostać poproszeni właśnie o rozegranie takiej gry. Natomiast najczęściej odbywa się to tak, że dostajemy link do gry, zaproszenie na swoją pocztę elektroniczną. Raczej pewnie nie zdarzy się to tak, że przyjdziemy do biura i mamy usiąść w danym momencie przy biurku.